Cześć, witajcie. To jest właśnie ta pralko-suszarka. Teraz jest zrobiony cykl bawełna. I tak sobie ona pracuje. Naprawdę jest bardzo cicha. Praktycznie jak jest to wirowanie, no to czy tam ogólnie się pierze, no to te rzeczy słychać, co są w środku, a nie samą pralkę. Tutaj dotykowo sobie ustawiacie temperaturę, dotykacie, tak jak w smartfonie macie, i się przełącza. Pukanie tak samo, możecie dotknąć i za każdym dotknięciem przesuwa się do góry, wirowanie tak samo. Poziom wysuszenia możecie sobie ustawić automatyczny lub czasowo, co pół godziny Wam przeskakuje, jak chcecie czasowo. Tu macie takie trzy dodatkowe jeszcze programy, które wzmacniają, że będzie jeszcze lepiej wyprane. Nie musicie ich używać, one wydłużają czas prania. Chyba że coś macie bardzo brudnego, to wtedy sobie je bierzecie. Tutaj jest włącznik, wyłącznik, start, stop. Tu jest zasilanie. Gałka bardzo fajnie sobie leciutko chodzi, jest podświetlone to, co aktualnie właśnie program, jaki jest wybrany. Fajnie jest, generalnie na przykład jak chodzi o suszenie, to macie program bawełna suche, syntetyki suche do suszenia, dwa programiki. I z takich podstawowych programów, co się na co dzień używa, to macie właśnie bawełna. To jest, że on sobie automatycznie dobiera pralka, obroty do ciężaru, obroty do ciężaru, czas prania do ciężaru i pukanie. A jak takie rzeczy sztuczne, to wtedy syntetyki. No, a jak chcecie wysuszyć sobie pranie, no to na przykład jeżeli praliście syntetyki, to robicie tak, bierzecie sobie tym programem syntetyki, takie rzeczy, wiecie, polary i tak dalej, takie sztuczne, i potem chcecie sobie to wysuszyć, to wybieracie syntetyki suche i na odwrót, tak samo bawełniane, czyli takie tam prześcieradła i tak dalej, w sumie takie rzeczy, których najwięcej się używa z bawełny, to potem bierzecie, jak chcecie to wysuszyć, bawełna suche. No ogólnie tych programów jest naprawdę sporo, to byłoby długo do omawiania. Ale no, ale to jest najważniejsze w sumie. Tu jest jeszcze dodatkowo taki pojemniczek. Ja akurat takie tabletki używam, do środka wrzuciłem. No i tutaj pokazuję Wam czas, to jest fajne. I tutaj ikonki po kolei, jak idzie wszystko, te cykle. Jak jakiś błąd jest, to wyskoczy tutaj taki kod błędu. Co tam jeszcze mogę Wam powiedzieć istotnego? No jest stabilna bardzo. Ma też coś takiego, że ma taką opcję, która jest zalecana właśnie na początku zrobić, jak się ją kupi. Takie coś, że po prostu się włącza, że bęben się kręci kilka minut w jedną stronę, kilka minut w drugą, i to jest takie wyważenie bębna taki. I ona sobie wtedy stabilnie jeszcze pracuje, nie? No naprawdę długo by można mówić o niej ogólnie. No i tak ona właśnie akcji się prezentuje. No jak jakbyście chcieli o coś zapytać, to Wam napiszę, bo wiadomo, będę jej używał codziennie. Dam wam do niej link pod filmem do Ceneo. Jak sobie w niego klikniecie, to macie oferty z różnych najpopularniejszych, najbezpieczniejszych sklepów do niej, właśnie do Ceneo. I po prostu jak chcecie o coś zapytać, to
to się możecie pytać, ja wam odpowiem. I do następnego filmiku. Trzymajcie się. Cześć.